Borkołem. Gaming World League. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami odcinek numer 2, słuchajcie, z Gas Station Simulator, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału właśnie w odcinku numer 2. Słuchajcie, jesteśmy tutaj na drugim dniu naszej kariery, można powiedzieć w biznesie paliwowym. Słuchajcie, mamy już tutaj naszych klientów, którzy zaczynają wchodzić na naszą stację. Słuchajcie, coś szukają na półkach. My oczywiście szybciutko idziemy odebrać telefon od wuja, no bo coś tu czuję, że coś jest z tym związane. Zobaczmy. I'm calling to congratulate you on successfully getting it off the ground. But szybciutko. You can't run a business on fuel alone. I've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours. Dobra, słuchajcie, coś tutaj chyba dostaliśmy. Zaraz zobaczymy. Tak jest, mamy, słuchajcie, nasze pierwsze produkty na naszych półeczkach, także wujo nam tutaj naprawdę dobrze podziałał. No i dzięki niemu właśnie możemy obsłużyć, słuchajcie, swojego pierwszego klienta na kasie. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobra. Jest drugi produkt, trzeci też. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy produkt, słuchajcie, nie no, dziewiąty produkt. Ależ tutaj zakupy, słuchajcie, no naprawdę, jeżeli w takim tempie będziemy zarabiać pieniążki na kasie, no to naprawdę, słuchajcie, nasz biznes będzie się szybko rozwijał tutaj, naprawdę elegancko. No i oczywiście nasze podstawowe zajęcie, czyli tankowanie paliwa klientom. Dobrze, słuchajcie, no naprawdę za chwilę znowu zbliżymy się do $500. Zobaczmy, zapłać dług za pomocą komputera. Co to jest w ogóle za zadanie, słuchajcie? Dobrze, ja mogę na razie chyba zapłacić $10. Włączył się, słuchajcie, jakiś czas tutaj odliczanie tego długu, słuchajcie, no 4 minuty na spłatę $5000. No nie wiem, co ja bym musiał tutaj zrobić na tej stacji, słuchajcie, żeby zarobić takie pieniądze w tak szybkim tempie. No nie wiem, nie wiem, słuchajcie, coś tu chyba nie gra, jeżeli chodzi o ten dług. Mamy przy okazji informację, witaj bratanku, piszę tą wiadomość, byśmy mogli się rozliczyć w sprawie istniejącego problemu. Wedle formalności, rudy, eksploatacja, zakup paliwa, opłata za usługę wywozu śmieci, zakup farby, zakup i dostawa produktów. Podsumowując, $5000, no nie chce być inaczej, słuchajcie. No nie wiem, nie wiem, co tutaj z tym długiem będzie się działo. No my naprawdę więcej nie możemy przecież tutaj w tej chwili spłacić wuja, bo nie mamy przecież gotówki, $472 w tej chwili na koncie, a powinniśmy mu oddać 5000. No nie wiem, no nie wiem, słuchajcie, czas tutaj, jak widzicie, cały czas biegnie. No, ciekawy jestem, co tutaj, słuchajcie, dla nas zostanie przygotowane. Dobra, w międzyczasie oczywiście troszeczkę posprzątamy, żeby nasi klienci czuli się tutaj swobodnie. No i oczywiście za chwilę będziemy szukać kolejnej okazji. Nie wiem, słuchajcie, może w jakimś bagażniku znajdziemy 5000, ale tutaj akurat nie możemy zajrzeć do tej pani do bagażnika, więc tylko i wyłącznie tankowanie, słuchajcie, nam zostanie. Tak, dobra. Kolejny klient przy kasie, natomiast słuchajcie, no szukamy tych okazji. Tak, tutaj możemy zajrzeć do tego maluszka. No, maluszki, słuchajcie, jak na razie dla nas dosyć szczęśliwe. Co jest grane? Ktoś nas obserwuje, nie możemy tego zrobić. Nie wiem, nie wiem, o co tu chodzi. Słuchajcie, może z drugiej strony spróbujemy. Dobra, no szybko poszło tym razem.
Jeszcze tutaj? Tak, tutaj też możemy zajrzeć, słuchajcie, także na razie. Cały czas otwieramy te bagażniki i naprawdę idzie nam coraz to lepiej. 500 tysięcy, oj, 500 tysięcy, Boże, jakieś marzenie chyba. $500, słuchajcie, na koncie. Dobrze, kolejni klienci na kasie. Szybko poszło, czas leci, słuchajcie, jeszcze 2 minuty odliczania do długu. Nie wiem, co się wydarzy, słuchajcie, czy to jest koniec gry. Nie mam pojęcia. Za chwileczkę oczywiście zobaczymy, o co tutaj będzie chodzić, jeżeli mamy do spłaty ten dług. Cały czas, słuchajcie, także czwarty skan, więc będziemy tutaj oczywiście starali się bez pomyłki obsługiwać tych klientów. Coś mi się wydaje, słuchajcie, że te transakcje też mają znaczenie tutaj dla rozgrywki, więc będziemy się starali robić to bez błędów, żeby oczywiście tych skanów na kasie wykonać po prostu jak najwięcej. No i teraz, kochani, kolejny klient jedzie tutaj do nas. Czas płynie. Jeszcze minuta, słuchajcie, na to, żeby odzyskać pieniążki. No nie wiem. Tutaj akurat nie możemy zajrzeć do tego bagażnika. Dobra, jeszcze nie ma zamówienia. No, zasłania mi ten napis, dobra. Tak jest. $600, słuchajcie, na koncie. No, 47 sekund zostało. Tutaj też nie możemy zajrzeć. No naprawdę, nie mam pojęcia, słuchajcie, skąd ja mam tutaj wziąć $5000. Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie. Naprawdę, nie wiem, jak chcecie, to podpowiadajcie oczywiście, ale no, nie ma tutaj tak naprawdę możliwości. Co jest z tym klientem, nie tak? Aha, wyrzucił śmieci, dobra. Myślałem, że się zbagował, słuchajcie, no to by był numer, żebyśmy mieli zbagowanego klienta tutaj u nas na stacji. Słuchajcie, no i proszę bardzo, piąty skan leci, leci na kasie. Tak jest, dobra. Jest dobrze, słuchajcie, no i zobaczmy, co się teraz stanie. Mamy odebrać telefon, no aż się boję, słuchajcie, naprawdę nie wiem, co się teraz wydarzy. Jeszcze zanim to zrobimy, spróbujmy tutaj zajrzeć. Nie, nic tutaj nie możemy wyjąć, niestety dodatkowego, także idziemy, słuchajcie. Dzień drugi, trzecia nad ranem, mamy telefon. Oh shit! Co jest? Co jest, słuchajcie, pomocy! Oh my god, nie, no naprawdę, to był shot. Oj. I co jest grane? Słuchajcie, koniec naszej rozgrywki, czarno-biały ekran. No naprawdę, duże zaskoczenie. Co tu się będzie wydarzać teraz? Nie wiem, co to jest, słuchajcie, za pojazd. Trochę miał brudną szybę. Co tu jest grane, słuchajcie? Co to jest? No, wraca kolor, także nie jest źle. Może to nie jest koniec. Dobra, co to za postać, słuchajcie? No, żyjemy chyba. Podnosimy się z ziemi. To nasz wujo, słuchajcie, proszę bardzo. Przyjechał nas odwiedzić, no ale coś tutaj dziwnego, słuchajcie, się wydarzyło, bo naprawdę no 5 minut na to, żeby uzbierać $5000, to naprawdę nie było zbyt wiele. Dobra, budzimy się, słuchajcie, zobaczmy szybko. Dzień trzeci, czyli prawie przespaliśmy całą dobę. Dobra, zobaczmy. Hej bratanku, znów na nogach, mam nadzieję, że nie kręci ci się w głowie. Dzięki, że odebrałeś telefon, musimy porozmawiać. Zaszło wielkie nieporozumienie, no raczej. Spokojnie, zajmę się sprawcami. Upewnię się, że otrzymają stosowną karę za swoją niekompetencję. Czas spłaty twojej kwoty był stanowczo za mały, biorąc pod uwagę jej wysokość. Zażądanie takiej kwoty w tak krótkim czasie to po prostu zły biznes, a ja nie jestem złym biznesmenem. Zapomnijmy o tym, co zaszło. Jako znak przeprosin, proszę przyjmij ode mnie ten podarunek. Pomoże ci przy twojej kolejnej dostawie bez haczyków.
Niestety, by móc go otrzymać, będziesz musiał jakoś odrestaurować swój magazyn. Zduch z ciebie, chłopak, coś wykombinujesz. No dobra, słuchajcie. Okej, okay, od teraz wzięcie pożyczki jest możliwe za pomocą komputera. Kwota pożyczki zostanie zwrócona. No dobra, słuchajcie, także mamy te $600. Zobaczmy jeszcze szybciutko, co my tutaj mamy. Słuchajcie, pożyczka dobrej woli. Okej, okay, ulepszenia. Okej, okay, musimy sobie coś wyjaśnić. Widzę, że bardzo się starasz i wkładasz dużo pracy w swoją stację. Dane pokazują, że stacja ma dobre zyski, jednak są one ograniczone. Nieważne, jak bardzo byś się starał, niektóre rzeczy po prostu wymagają czegoś więcej niż większego nakładu pracy. Na przykład rozbudowanie nieruchomości. Okej, okay, czyli jest taka możliwość, słuchajcie, więc dla nas to jest dobra informacja. Otwierając odpowiednią zakładkę na komputerze, możesz ulepszać swoje budynki, stację, garaż czy magazyn, z czego ostatnie dwa nie są jeszcze dostępne. Wszystkie ulepszenia zwiększają ich powierzchnię, dodając nie tylko więcej pracy, ale również nowe możliwości zarobku. Podsumowując, rozbudowanie stacji będzie inwestycją, której efekty poczujesz praktycznie natychmiastowo. Możesz ulepszyć ją już teraz. Zainwestowałem część swoich pieniędzy, by pomóc ci rozpocząć. Powiedzmy, że jest to forma przeprosin za to podbite oko. No dobra, no słuchajcie, chyba poświęcimy się dlatego. Możemy, słuchajcie, pierwszy raz, czyli już w drugim odcinku, trochę podnieść poziom naszej stacji. Zobaczmy, na czym to polega. No, dostaliśmy, słuchajcie, tutaj dodatkowe miejsce. Oczywiście związane jest to z tym, że będziemy teraz mieli trochę więcej do roboty. Kolejne rzeczy musimy tutaj odgruzować, słuchajcie, i posprzątać. No, ale oczywiście najpierw zajmijmy się naszym klientem, bo to jest nasz priorytet tutaj. Musimy cały czas zarabiać pieniążki. Dobra, tam nikogo nie ma, słuchajcie, przy kasie też nie, więc bierzemy się z powrotem do naszej syzyfowej pracy. Tak jak widzieliście, no, dostaliśmy kolejną tutaj część naszej nieruchomości. Tutaj z przodu też kawałek doszedł, więc słuchajcie, musimy to szybciutko pomalować. No, miejmy nadzieję, że będzie to mocno teraz wpływało na zarobki też na naszej stacji oczywiście. Za chwileczkę zobaczymy, co takiego nam tutaj doszło, bo akurat w środku stacji widzieliście, mieliśmy taki rozgardiarz tutaj w tym rogu, jakieś tam, nie wiem, wykopaliska, nie wiem co to było. Słuchajcie, dużo takich rzeczy zupełnie niepotrzebnych, no i teraz zostało to uprzątnięte, aczkolwiek no, wiąże się to z tym, że musimy teraz naszą stację po prostu jeszcze raz, słuchajcie, pomalować właśnie te części, które do tej pory nie były jeszcze pomalowane. Dobra, dach tutaj też na pewno, tak jest. Dobra, zaraz zobaczymy, słuchajcie, z czym to się wiąże. Dobra, tu mamy jeszcze ten kawałeczek. Wykonaj wszystkie zadania, by móc ulepszyć stację paliw. Okej. Okay. Dobra, czyli musimy znaleźć sposób na to, żeby się dostać do magazynu. Ciekawy jestem oczywiście, na czym to będzie polegało. Dobra, tu mamy jeszcze ten kawałeczek. No słuchajcie, naprawdę, jak widzicie, malowania jest tutaj dosyć sporo. No ale oczywiście dbamy o nasz interes i chcemy, żeby wyglądał jak najlepiej. Dobra, no na razie nam to idzie, słuchajcie, naprawdę. Chyba się jeszcze nie zdarzyło, żebyśmy tutaj zaliczyli jakiegoś kleksa przy tym malowaniu. Bo oczywiście, jeżeli wyjdziecie na tą czerwoną linię, to w tym momencie no, załapiemy takiego kleksika, więc oczywiście mamy wtedy kolejne czynności do wykonania, bo musimy oczywiście tego kleksa posprzątać. Dobra, słuchajcie, mamy kolejnego klienta. Dobra, najpierw bagażnik, sprawdzamy, nie da się. No to w takim razie lejemy tylko paliwko. Dobra, zatankowany klient. No i lecimy tutaj, słuchajcie, kolejne samochody przyjechały. Tutaj nie możemy zajrzeć, tutaj też do pana też nie. Tutaj też nie, słuchajcie, no dobra, chyba ktoś się politował i mamy czas na odmalowanie, słuchajcie, tych elementów. Aczkolwiek dojdzie nam za chwilę kolejny budynek, bo już tutaj w tym zadaniu, tak jak widzieliście, mamy informację o naszym magazynie. Także będzie to kolejny budynek, który oczywiście będziemy musieli odnowić.
No ale to za moment, to za moment. Słuchajcie, trzeci dzień leci, 8 rano, właściwie czwarty dzień na naszej stacji, bo tutaj musimy cały czas brać pod uwagę ten dzień zerowy, słuchajcie, więc często będę się mylił w tych rozrachunkach, bo naprawdę dosyć to jest nietypowe, jakby nie można było zacząć od tego pierwszego dnia po prostu na stacji. Dobra, tu już jest zrobione. Dobra, kolejny element pomalowany. Jeszcze tutaj został nam dach, ok. Dobra, mamy klienta przy kasie. Już musi sekundę jeszcze poczekać. My już oczywiście kończymy, słuchajcie, malowanie tych elementów, które tutaj gdzieś były. No, na razie, słuchajcie, doszła nam tutaj jakaś część, ale nie wiem za bardzo, co możemy z nią zrobić. Boże, ile my mamy tutaj klientów, słuchajcie. Nie no, szybciutko obsługujemy. Leci nam szósty skan. Nie no, potężne zakupy, słuchajcie. Nieźle, nieźle, słuchajcie, nawet prawie 3 dolary na piwku z tego, więc naprawdę nieźle. Dobra, kolejny klient, słuchajcie, siódmy skan. No i zobaczymy, czy to się uda. Dobra, jest nieźle, słuchajcie. No i teraz kolejna osoba, zapraszam. Ósmy skan leci, słuchajcie. Dobra, mamy na dole też informacje o tych produktach, więc naprawdę nasi klienci, słuchajcie, tutaj nie oszczędzają. Dobra, kolejny obsłużony klient, słuchajcie, dobra, trochę ogarniemy tą naszą stację, bo już tutaj wskaźnik nam troszeczkę wzrósł, jak widzicie. No i teraz zobaczmy, co my tutaj będziemy mogli ogarnąć, bo doszły nam tutaj elementy. Dobra, to możemy zabrać, to możemy zabrać, to też. Dobra. Okej, ale to są jakieś klucze, słuchajcie, co to jest? Dobra, nie wiem, wzięliśmy jakieś klucze. No ciekawy jestem, bo może to są klucze właśnie do naszego magazynu. No ale oczywiście, słuchajcie, tak jak pamiętacie, nasze ulubione zajęcie, czyli odgracanie pomieszczeń. Dobra, jeszcze mamy takie meble, których w ogóle nie możemy wyjąć nawet tutaj z tej naszej stacji. Dobra, mamy klienta przy paliwie. No naprawdę, słuchajcie, powiem wam szczerze, że nie ma na razie czasu w ogóle na czymkolwiek się tutaj zastanowić. Tak naprawdę, no im więcej oczywiście będziemy mieli tych obowiązków, tym dla nas lepiej z drugiej strony, bo więcej zarabiamy, ale no już zaczynamy dochodzić do takiego momentu, słuchajcie, że nie wyrabiamy się po prostu z tymi zadaniami. Dobra, tu jeszcze musimy zajrzeć do bagażniczka, jak to do maluszka, słuchajcie. Wszystkie już chyba maluszki otworzyliśmy w naszym odcinku, słuchajcie, i w tym poprzednim również. Dobra, szybko tutaj poszło. Dobra, tu jeszcze, a nie, okej, tam nie będziemy zaglądać, bo się nie da. Dobra, wracamy do odgracowywania naszej stacji, słuchajcie, bo oczywiście kolejne ściany są tutaj do pomalowania, tak jak widzieliście. Dobra, na razie 800 dolarów, ale jesteśmy oczywiście przed zakupem paliwa, więc naprawdę na razie na tą kasę tak mocno nie patrzę, słuchajcie, bo najwięcej właśnie nam schodzi przy zamawianiu tego towaru. No dobra, nie no, trochę dalej dajmy to biurko. No nie możemy tego wrzucić. O, idealnie, dobra. Dzięki temu jeszcze coś tutaj się zmieści, słuchajcie. Będziemy mogli zamówić kolejny kontener. No bo tak jak widzicie, co nam dojdzie, słuchajcie, jakaś część, to mamy kolejne graty do wyrzucenia, więc no... Jeżeli tak będzie za każdym razem, to naprawdę tych kontenerów wywieziemy tutaj z naszej stacji dosyć sporo. Dobra, jeszcze ostatni worek i mamy dwóch klientów przy kasie do obsługi. Zobaczmy, co oni tutaj kupili. No, słuchajcie, półki zaczynają pustoszeć, więc musimy jak najszybciej poradzić sobie z tą kwestią.
Dobra, oczywiście tak jak wspomniał wujo, słuchajcie, no na razie z uwagi na to, że nie mamy jeszcze rozbudowanych tutaj elementów naszej stacji, no to będziemy musieli na razie zamawiać takimi partyjkami, można powiedzieć, słuchajcie, żeby tutaj nie przesadzić. Dobra, co my mamy zrobić? Okej, znaleźć... Aha, sekunda, jeszcze tutaj miałem pomalować. Nie zostawię tak tego, słuchajcie, no wygląda to strasznie. Dobra. Już coraz mniej, tak jak widzicie, coraz szybciej nam idzie z tym malowaniem. Dobra, mamy kolejnego klienta, słuchajcie, no nie idzie się teraz w ogóle czymkolwiek innym zająć tak naprawdę, więc... Jak widać, słuchajcie, popularność naszej stacji wzrasta tutaj w regionie, bo cały czas mamy klientów. To jest oczywiście dla nas dobry prognostyk na przyszłość, ale trzeba brać pod uwagę, że no, nie mamy czasu na wykonywanie po prostu zadań, które mamy tutaj do zrobienia. Oj, 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 ale było blisko kleksa. Dobra, jeszcze dwa elementy i mamy już wszystko, co chcieliśmy. Dobra, ładnie to odwzorowane, naprawdę. Okej, okay. I ostatnia ściana, słuchajcie. Dobra, mamy to. Mamy to, słuchajcie, po rozbudowie już tutaj naprawdę wygląda ta nasza stacja. Dobra, jeszcze opróżniliśmy worek. Mamy klienta przy paliwie. Dobra, więc spróbujmy obsłużyć tego klienta. Tylko sekunda. Zamówię od razu wywóz tych śmieci. Dobra, zobaczmy. Tutaj nie zajrzymy. Ok. Tankowanko. Jest ok. Jest ok. Słuchajcie, już ta informacja pojawiła się. Także musimy za chwilkę zamówić kolejne paliwo. Ale najpierw okazja. Dobra, no $8 wpadło, także naprawdę nieźle, nieźle, słuchajcie. Dobra, szybciutko zamówimy paliwo, bo tak jak pamiętacie, no z tym są największe kłopoty. Nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, że my tego paliwa po prostu nie mamy. I słuchajcie, lecimy z 11 transakcją na naszej kasie. Dobra, no jestem ciekawy, słuchajcie, ile tych transakcji, bo to jest oczywiście tak jak na paragonach fiskalnych, słuchajcie, nabija się ilość tych przeprowadzonych transakcji. Dobrze, stan paliwa jest niski, my czekamy na razie, no i zobaczmy, to jest chyba nasz magazyn, słuchajcie. Tu jest jakaś kłódka, zobaczmy w ogóle jak to wygląda też z drugiej strony, czy my tutaj mamy tylko jedno wejście. Nie, tutaj też są jakieś drzwiczki, dobra, tędy też można się dostać. Dobra, tu jest ten automat chyba do otwierania. Dobra, i zobaczmy. I tu jest chyba główny podjazd. Widać jakąś drogę tutaj. No dobra, słuchajcie, zobaczmy. Dostaliśmy się na nasz magazyn. Aha, musimy tutaj chyba otworzyć. Dobra, jest, jest. Słuchajcie, no i jaka informacja tutaj od razu. Staraj się zamykać bramy do magazynu, inaczej ktoś może cię okraść. No, dosyć taka ważna informacja. I co my mamy zrobić tutaj? Chyba te stogi siana, słuchajcie, musimy opróżnić. Dobra, no słuchajcie, widzę, że tutaj w tym magazynie jest tyle tych, słuchajcie, rzeczy do wyniesienia, więc nie wiem, będziemy to chyba robić 10 odcinków, zanim to oczywiście ogarniemy. Dobra. No, na razie, słuchajcie, nie mamy tutaj żadnej dostawy, więc możemy sobie na razie magazyn zostawić otwarty i idziemy. O, już przyjechała dostawa paliwa, dobra. No, tego liczyć nie będę, słuchajcie, bo to naprawdę bardzo łatwo zgubić rachubę. Dobrze, no i słuchajcie, 12 transakcja na kasie u nas. Leci. Dobra, i teraz tak, okej, bo my musimy najpierw ogarnąć ten magazyn, słuchajcie. Dopiero będziemy mogli się zająć jakimiś tutaj, nie wiem, domówieniami tego towaru, bo widać, że półeczki, no, już są pustawe, więc oczywiście będzie trzeba coś z tym zrobić, słuchajcie.
Dobra. Jeszcze trzy. Gdzie ten stuk siana? Dobra, zaliczył nam to, czy nie? O, o dziwo nam tego nie zaliczył, słuchajcie, nie wiem dlaczego. Dobra, to też trzeba wynieść, nie wiem co to jest. Dobra, jeszcze dwa, jeszcze dwa. Dobra, ten zaliczyli, no to jeszcze jeden. Dobra, i mamy zadanie wykonane. Kolejne, słuchajcie, także w miarę nam sprawnie idzie. No i dobra. Okej, zamknijmy ten magazyn na razie. Nie wiem, co tu jeszcze jest, słuchajcie. Nie miałem czasu się mocno rozejrzeć, bo oczywiście już tutaj nasi klienci czekają. Dobra, najpierw klient przy paliwie. Bez możliwości dodatkowych. Super. Dobra, no i wpadło. No i która to transakcja? 13. transakcja, słuchajcie, także uważamy, żeby nie okazała się pechowa. Okej, no rozkręcamy się, słuchajcie. Dobra. Okej, co my tu mamy zrobić jeszcze? Odnowić magazyn, dobra, zaraz się tym zajmiemy. Dobra, potrzebujemy, słuchajcie, zamówić odbiór śmieci, bo te stogi siana są naprawdę wielkie, więc zagraciły nam troszeczkę. No, nawet nie zdążyłem odejść, słuchajcie, a tutaj kolejny klient. 15. transakcja, słuchajcie, na naszej stacji. No, trzeba też trochę tutaj pozamiatać, bo już nasz wskaźnik naprawdę ostro wzrósł. Widać, że tutaj naprawdę ostro naniesione. Dobra, dobra, tu jest ok, tu jest ok. Dobrze, worki. No nie, no przed chwilą przecież tutaj ogarniałem. No naprawdę, słuchajcie, to jest syzyfowa praca, jeżeli chodzi o te porządki. Dobra, kolejny raz mieliśmy taką przygodę, że tak jak widzieliście, nie wszystko zostało zabrane. Okej, dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy jeszcze zrobić. Mamy nowego maila, zobaczmy, co tutaj, otwieranie, zamykanie stacji. Magazyn i dostawy. Pora na twój pierwszy zakup. Ostatnio ja dostarczyłem ci produkty. Teraz twoja kolej wybrać, co chcesz sprzedawać. Pamiętaj, by dwa razy sprawdzić cenę. Zawsze chcesz sprzedawać o swoich stałych cenach, lecz dostawcy często mają to gdzieś. Kupuj wtedy, kiedy oni sprzedają najtaniej. Trzeba mieć po prostu wyczucie. Zanim będziesz mógł złożyć zamówienie, musisz mieć miejsce, by wyłożyć owe produkty. Zawsze upewnij się, że zakupiłeś odpowiednią ilość i typ półek. By zakupić produkty, kliknij na ich karty w komputerze, wybierz ich ilość i kliknij na wózek w górnym rogu ekranu. Dobra. Pozostało ci jedynie zweryfikować zamówienie i poczekać na dostawę. Dostawy nie są natychmiastowe, nawet jeżeli mogło ci się tak wydawać. Okej. Ponieważ całą pracę robisz jednak ty, musisz je również własnoręcznie wypakowywać. Wystarczy, że przeniesiesz pudełka z samochodu na swoje specjalne półki w magazynie. Kiedy skończysz, ciężarówka sama odjedzie, a ty będziesz mógł uzupełnić towar w sklepie. Wystarczy, że podejdziesz do odpowiedniej półki i klikniesz na nią. Wszystkie odpowiednie produkty automatycznie zostaną wyświetlone. I jeszcze jedno. Pamiętaj, by zawsze zamknąć bramę do magazynu, jak już tam skończysz. Okazja czyni złodzieja, więc nie daj im ani jednej. Uważaj na plecy. Opieka zdrowotna jest obecnie niesamowicie droga. No, oczywiście, że tak. Dobrze, co my tutaj mamy? Mamy możliwość odnowienia naszego magazynu. Okej. Tak jest, słuchajcie, poziom magazynu pierwszy jak na razie, no ale mamy już nasze półeczki, słuchajcie, i dzięki temu oczywiście będziemy mogli tutaj składać zamówienia, no i oczywiście to za chwilkę zrobimy, bo już te nasze półeczki tutaj świecą półkami, słuchajcie, zaraz zobaczymy, jak wygląda etap zamawiania. Dobra, tylko oczywiście kolejny klient, słuchajcie, 16. transakcja leci, na razie $656. No ale oczywiście będzie się to zmieniać, bo tak jak widzicie, nie mamy już tutaj praktycznie nic, słuchajcie, na tych półkach.
Dobra, zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dostawę. Dobrze, napoje. Co byśmy mogli tutaj wziąć? Czyli pewnie te czerwone ikonki, słuchajcie, oznaczają, że cena jest po prostu dużo wyższa. Nie wiem, mamy tutaj możliwość zobaczyć, jak to wygląda. Tak, dokładnie. Tak jak widzicie, czyli cena średnia to jest 45,92. No i teraz, tak jak widzicie, cena jest powyżej średniej. No i informuje nas tutaj znacznik, że po prostu jest na czerwono. Dobra, to bierzemy, to też, bo jest na zieleni. Okej, no i z tych smakołyków, co my tutaj możemy pobrać? To i to, okej. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, czy nam się to zmieści. Tutaj mamy wskaźnik, czyli magazyn 185x200. Także bardzo blisko, słuchajcie, tej maksymalnej dostawy, więc nawet jeżeli byśmy wzięli wszystkie produkty, słuchajcie, to po prostu one na dzień dzisiejszy nie zmieszczą nam się do magazynu. I tutaj duże ostrzeżenie, słuchajcie, można w tej grze zbagować kierowców dostaw, więc naprawdę, słuchajcie, uważajcie na to, bo to są takie pułapeczki tutaj na nas, żebyśmy oczywiście mieli jak najtrudniejszą tą rozgrywkę. Dobra, kontenery już mamy opróżnione, słuchajcie. Idziemy troszeczkę poszperać w tym naszym magazynie, trochę przygotować się tutaj na przyjazd. Aha, w ogóle mamy teraz światło. Nie, no to jest elegancko, powiem wam szczerze, bo wcześniej było naprawdę ciemno. Nie wiedziałem, jak ja mam się odnaleźć tutaj w tym magazynie. No i tak jak widzicie, dużo, dużo rzeczy kolejnych będziemy mieli tutaj do wywiezienia. No, chciałbym, żeby tutaj był, słuchajcie, porządek. Kolejny klient przy paliwie, więc lecimy szybciutko do naszego klienta. Będziemy czekać. Aha, tutaj też są śmieci. Nie no, wszędzie są śmieci, słuchajcie, gdzie bym nie zajrzał. Naprawdę już tyle, słuchajcie, żeśmy wywieźli tych śmieci, że naprawdę, i to nie jest koniec. Dobra, tutaj bez okazji dodatkowych, szybkie tankowanko. Tam nie zajrzymy, okej. Dobra, wracamy szybciutko do magazynu, bo miałem takie wrażenie, że już ten samochód jedzie. Więc oczywiście dobrze by było, żeby nasz magazyn był otwarty. Dobra, naprawdę jakieś duże elementy, słuchajcie, w tym magazynie. Mam nadzieję, że to się wszystko oczywiście uda wywieźć. Jedzie samochód, słuchajcie, z naszymi produktami. No, 372 dolary mamy po tych dostawach, więc... Dobra, szybko otwieramy, mamy sobie sami tutaj radzić, więc oczywiście... musimy to zrobić. No naprawdę, słuchajcie, maksymalna, można powiedzieć, maksymalna praktycznie dostawa. No miejmy nadzieję, że to wszystko oczywiście zmieści się nam na półki. No i słuchajcie, mam taki pomysł, bo wiadomo, że tych dostaw będziemy troszeczkę realizowali, więc po prostu przy każdej dostawie będziemy się starali troszeczkę tutaj odgruzować ten nasz magazyn, słuchajcie. No i po jakimś czasie oczywiście wszystkie elementy, których nie chcemy, po prostu stąd znikną, okej. Dobra, możemy iść dalej obsługiwać. Słuchajcie, zamykamy oczywiście nasz magazyn, bo nie chcemy, żeby nasze produkty stały się tutaj łupem kogokolwiek. Pamiętajcie o tym, że musicie to zamykać w ten sposób, dlatego że też może się magazyn zbagować, więc wtedy niestety nie ma za wielu możliwości. Dobra, tu już się udało wszystko wystawić, okej. No, chyba nie będą to duże zakupy, tak jest, 3 produkty raptem. 17 transakcja, kochani. Tak jest, nie no, słuchajcie, my tutaj naprawdę już się tak rozkręcamy. No nie, tutaj się nic nie da niestety zdziałać dodatkowego. Dobra, to już jest zrobione, teraz zajrzyjmy sobie tutaj. Tutaj nie zajrzymy. Tutaj też nie zajrzymy. Nie no, słuchajcie, co to jest? Zero okazji. Dzień czwarty. Trzecia w nocy. Dobra, możemy posprzątać może w międzyczasie. Okej. Dobra, wszystkie produkty oczywiście wynieśliśmy, słuchajcie, więc mamy już oczywiście nowe miejsce w magazynie. Dobra, 18 transakcja na kasie. Tak jest. Dobra, słuchajcie, mamy kolejne zadanie. Kolejny telefon od wuja. No ciekawy jestem, co teraz.
Nie mam pojęcia, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Widzę, że dbasz o dobre funkcjonowanie stacji. Dobrze, dobrze, nie chciałbym czegokolwiek innego. Pragnę jedynie ci przypomnieć, że nie tylko ja oceniam twoją robotę. Oczywiście wujek wie najlepiej, jak zadbać o rozwijający się biznes. Prawdziwa aprobata dawana jest ci przez twoich klientów. Na nią musisz zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś puści dym, że dzieje się źle nawet, rozdawanie diamentów nic nie pomoże. Więc utrzymaj tych swoich klientów w zadowoleniu. Rozumie się? Okej, czyli mamy teraz, słuchajcie, popularność. Tak jak widzicie, zbieranie pozytywnych ocen od klientów zwiększy poziom popularności naszej stacji. Im większa popularność, tym więcej ruchu na twojej stacji, a co za tym idzie, więcej klientów. Efektywne zarządzanie oczywiście tutaj czystością na naszej stacji, także wszystko ma znaczenie, tak jak widzicie. Dobrze, pojawił nam się ciekawy wyznacznik, no i oczywiście teraz zobaczcie, klienci nam pokazują kciuka do góry, słuchajcie, także to też jest dobry moment dla was, żeby dać łapkę tutaj w górę, tak jak nasz klient, słuchajcie, no i 19 transakcja na naszej kasie leci, no już tutaj po zatowarowaniu, słuchajcie, zobaczcie, nasi klienci sporo kupują tutaj. Good job. Tak jest, tak jest. No i teraz musimy oczywiście takimi małymi kroczkami, jeżeli chodzi o te produkty, sobie radzić, bo naprawdę nasz magazyn, słuchajcie, no nie rozciągnie się, niestety, więc na razie oczywiście, no chcielibyśmy tutaj mieć milion półek, ale na razie po prostu nie ma takiej możliwości. Musimy, słuchajcie, radzić sobie z tym, co jest. Dobra. Mamy nowego maila, słuchajcie. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Dobra, mailik, aprobata i popularność. Dobra, to już wiemy. No i tam widziałem, słuchajcie, czyżbyśmy mogli kupić toaletę, bo tak, możemy oczywiście kupować kolejne miejsca parkingowe, ale na razie, słuchajcie, nie ma takiej potrzeby, nie dajemy rady na razie z tym, co jest, więc poczekamy. No i teraz możemy kupić toaletę, kochani. Także no, nasza stacja naprawdę idzie tutaj z duchem czasu. Zobaczmy, jak to wygląda. Oj, oj, oj. Już pierwszy klient. Słuchajcie, a tu jest przecież taka masakra. Oj, oj, oj. Już, 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 przepraszam. Dobra. Dobra, staramy się to zamieść wszystko. I kolejne śmieci, słuchajcie, także kolejne, uzyskaliśmy tutaj kolejne miejsce na naszej stacji. No i oczywiście jest to kolejne miejsce, które musimy najpierw posprzątać. Dobra, mamy klienta przy paliwie. Dobra, zróbmy to, słuchajcie. Posprzątajmy to wszystko. Okej. Nie chcę wiedzieć, co to było. Dobra, chyba wszystko już posprzątaliśmy. Trzeba będzie to oczywiście za chwilę odmalować, słuchajcie. No ale dobra, idziemy szybciutko obsłużyć klienta. Bo nie będzie na nas wiecznie czekać. No nie, coś nie mamy szczęścia, słuchajcie, w tym odcinku. Na początku trochę tych bagażniczków otworzyliśmy, a teraz, słuchajcie, tak jakby... no, nie mamy na razie okazji. 20 transakcja na kasie. Kochani, no naprawdę, ale my się rozpędzamy. Tak jest, dzień czwarty, godzina ósma, słuchajcie, a my tu naprawdę pełną parą pracujemy. Dobra, tutaj można trochę to posprzątać. Okej, idziemy, słuchajcie, odmalować tą łazienkę, bo ja nie mogę patrzeć po prostu, jak ona wygląda, strasznie. Mamy też dodatkowy wskaźnik, więc to jest kolejne miejsce, słuchajcie, które będziemy musieli pilnować pod względem porządku. No cóż, naprawdę, słuchajcie, mamy coraz więcej elementów do robienia. Nie wiem w końcu, czy ja tutaj sam po prostu jako właściciel tej stacji, pracownik jednocześnie, można powiedzieć, słuchajcie, osoba do zadań specjalnych, dam po prostu sobie w pojedynkę radę. Na razie, słuchajcie, nasze zadanie to jest podnieść popularność na naszej stacji, więc na tym się będziemy teraz skupiali. Oj, oj, oj.
No, dziwna sytuacja, słuchajcie, akurat podczas malowania tutaj klient korzystał nam z tej łazienki, także przepraszam, słuchajcie, za efekty dodatkowe, ale no, tak jak wiecie, my tutaj naprawdę nie mamy za dużo czasu, już kolejny klient na nas czeka przy kasie, a my tutaj, słuchajcie, próbujemy, no, przede wszystkim zrobić tak, żeby ci klienci mieli do czego przychodzić, bo naprawdę na razie jest tragicznie, aczkolwiek, słuchajcie, popularność, jak widzicie, bardzo szybko nam tutaj wzrosła, bo już mamy prawie 50%, więc myślę, że bardzo szybko wykonamy to zadanie i będziemy mogli cieszyć się kolejną opcją tutaj do zrobienia. Dobra, jak to wygląda? Okej, tu jest w porządku. No, aż dwóch klientów już przy kasie. Dobra, słuchajcie, 21. transakcja, lecimy. Dobra, szybko poszło. No, tutaj też, słuchajcie, warto zwracać uwagę na te chmurki, które się pokazują, bo oczywiście to oznacza, że klienci by chcieli to kupować, a jeżeli tego u nas po prostu nie ma, to wtedy właśnie wyświetla się chmurka u klienta i wtedy oczywiście możemy na to zwrócić większą uwagę przy robieniu dostaw. Na razie, słuchajcie, 800 dolarów, ale naprawdę za chwilę będziemy musieli znowu zrobić zakupy paliwowe, więc no, ciułamy, słuchajcie, oczywiście staramy się jak najmocniej, z całej siły tutaj, żeby było jak najlepiej, no ale niestety kolejny samochód bez okazji. Dobra, szybkie tankowanie, poszło, no 60 dolców prawie, także jest nieźle. No, nie wiem, słuchajcie, ale widziałem 800 dolarów, w tej chwili mamy 560, więc sorry za pomyłkę. Chyba, że coś nam tutaj zabiera pieniążki, ale nie sądzę. Dobra, napoje są, smakołyki są, dobra, kolejny klient. No, czekamy oczywiście, aż nasza popularność tutaj mocno wzrośnie. Dobra, czy to się uda? Nie, jeszcze trochę, słuchajcie, jeszcze trochę tych klientów musimy obsłużyć. Dobra, idziemy w międzyczasie. No, kolejna syzyfowa praca do wykonania, czyli oczywiście odświeżenie naszego magazynu tutaj, bo on też nie wygląda to najlepiej. Dobra, w oczekiwaniu na klientów, słuchajcie, możemy sobie zrobić relaks przy malowaniu. Dobra. No, zobaczmy, 80%. A, i mamy pierwszego kleksa. Dobra, ale go tutaj nie widać, także nie jest źle. Także mieliście okazję zobaczyć, jak wygląda kleks właśnie w przypadku, kiedy niestety nie zmieścimy się tutaj z naszą farbą. Dobra, słychać tam jakiś ruch, więc chyba za chwilę pojawi nam się informacja o kliencie. No, ale staramy się wykorzystać każdy moment, słuchajcie. Naprawdę uważam, że im więcej pomalujemy, im więcej zrobimy, tym po prostu nasi klienci będą bardziej zadowoleni. No i oczywiście przy dostawach będziemy starali się powolutku odgruzowywać nasz magazyn. Dobra, klient przy paliwie, zobaczmy, może tym razem jest okazja. Nie ma, słuchajcie, no co się wyprawia na tym odcinku dzisiaj. Kolejny bagażnik, którego nie mogliśmy otworzyć. Może teraz? Też nie, no słuchajcie, nie, no masakra po prostu. No dobra, czekamy na kolejnego klienta. No, chyba się uda, słuchajcie, także no 87%, o ile dobrze widzę, bo mogę też mieć z tym kłopot. No, ale miejmy nadzieję, że jeszcze dwóch, trzech klientów i wykonamy, słuchajcie, kolejne zadanie. Dobra, kolejna ścianka pomalowana. Dobra, no szybko nam idzie, naprawdę, słuchajcie, już jesteśmy tak wprawieni w tym malowaniu. Oczywiście jeszcze zostanie nam tutaj odmalować środek, ale naprawdę mamy przecież całą stację pomalowaną i to jest dla nas w tej chwili najważniejsze. Magazyn to taki dodatek, słuchajcie, wiadomo, że klienci tutaj nie zaglądają, no ale oczywiście też bierzmy pod uwagę, że chcemy tutaj dla naszych klientów jak najlepiej, żeby im się po prostu żyło tutaj jak najfajniej.
żeby przyjeżdżali po prostu całymi rodzinami na naszą stację i oczywiście dzięki temu, żebyśmy mogli zarabiać coraz większe pieniążki w naszym biznesie. Dobra, mamy kolejnego klienta. Dobra, to jeszcze jedna ściana, słuchajcie, i lecimy. Dobra, jeszcze trochę nam tutaj zostało. Okej. No, ale już tutaj z tej strony naprawdę ten magazyn wygląda już całkiem przyzwoicie. Dobrze, lecimy. Klient przy kasie. $600 na razie na koncie. Aczkolwiek jesteśmy przed dostawą paliwa, więc można już te $300 odejmować, słuchajcie. No, prawie nam wypadło i ta 24. transakcja nie doszłaby do skutku. No, trzeba na to uważać. Słuchajcie, lecimy tutaj oczywiście na rekordach. Więc miejmy nadzieję, że nic nie przerwie tej naszej dobrej pasy. I to się stało, kochani. Ależ mamy piękny znaczek Dust Bowl na naszej stacji, słuchajcie, czyli pierwszy stopień popularności. No, stał się faktem, także walczymy teraz dalej. No tak jak widzicie, drugi poziom. No i teraz oczywiście będziemy musieli zrobić wszystko, żeby ten poziom popularności po prostu zwiększać. Dobra, jeszcze jeden worek i idziemy obsłużyć klienta przy paliwie. Coś czuję, słuchajcie, że zaraz to paliwko nam się będzie kończyło, więc będziemy musieli złożyć zamówienie. Dobra. Okej, lecimy dalej, słuchajcie. Dobra, jeszcze tutaj zostały nam te ściany. No tutaj jakby mocniej wiało, słuchajcie. Zaraz zobaczę, ale wydawało mi się, że tam już jedna część tak jakby jest do pomalowania już ponownego. A przecież odeszliśmy tylko na moment, słuchajcie, z naszej stacji. Na razie dzień czwarty, godzina 16, dobija. No i my, słuchajcie, już tutaj naprawdę lecimy z kolejną ścianą w magazynie. Troszeczkę WC też mamy tutaj do posprzątania, także naprawdę jak widzicie cały czas zadanie za zadaniem. No w międzyczasie też próbujemy ciułać tutaj jakieś pieniążki. Miejmy nadzieję, że wujo no, da nam jakiś taki bardziej nieograniczony czas na oddanie tego długu, bo jak widzicie naprawdę nie jest to wcale takie łatwe i oczywiste. Nie jest tutaj wszystko takie proste, żeby zdobywać pieniążki. Dobra, jeszcze ta część i naprawdę będziemy już mieli część zewnętrzną pomalowaną. Zostanie nam jeszcze, słuchajcie, pomalowanie dachu. No i później zajmiemy się oczywiście tą częścią w środku, bo to też, żeby nam było tam po prostu milej. Może jakiś inny kolor, słuchajcie, strzelimy sobie, zaraz zobaczymy. Dobra, lecimy do klienta przy kasie, żeby nam nie zwiał. Dobra, no zaczyna się, słuchajcie, na naszej stacji ruch robić. 26. transakcja. Awesome. Jest nieźle. Spory napiweczek dostaliśmy. Dobra, tu ogarniemy. Okej, i zajrzymy do tego WC-tu, bo pewnie tutaj też jest już naniesione. Tak jest. Dobra. Okej, co my mamy teraz tutaj? Aha, możemy ulepszyć garaż. Dobra, to zaraz się tym zajmijmy, tylko obsłużymy klienta. Tutaj nie możemy zajrzeć, czyli paliwko, słuchajcie. Dobra. Okej, no nie wiem, czemu ten klient wyszedł. Może mamy po prostu jeszcze za mało produktów, słuchajcie. No, nie mamy dużo gotówki, ale musimy to zrobić. No... Kolejny budynek, słuchajcie, naprawdę, ja już jestem załamany tym malowaniem. Co to jest, słuchajcie, warsztat chyba samochodowy. Zobaczmy, jak to wygląda. No, mamy tutaj blisko, tak, to jest warsztat, słuchajcie, także będziemy naprawiać samochody naszym klientom. Kolejna opcja zarobkowa, ale oczywiście to jest kolejne zadanie, które będziemy musieli tutaj wykonywać, więc no, naprawdę, ja już mam poczucie, słuchajcie, że się nie wyrabiam z tymi zadaniami. 27. transakcja na kasie. Dobra. Jest napiweczek. Ale nie wiem, czy to mnie pociesza. Aha, jeszcze tutaj, dobra.
Dobra, tu już jest w porządku. Dobrze, tutaj na razie nikogo nie ma, zobaczmy. Nie ma okazji, nie ma okazji na razie, słuchajcie. Tak jakby, no, właściciele tego tytułu wyczuli, że to będzie moment, w którym nie bardzo będziemy mieli na to czas. No i mamy garaż, gratulacje, twoja stacja rozrosła się do tego stopnia, że od teraz posiadasz na niej funkcjonujący garaż, dobra robota. Mam nadzieję, że wiesz, że nie czas, by spocząć na laurach, bez ludzi, którzy mogliby dla ciebie pracować, pora zakasać rękawy i wziąć się do ciężkiej roboty. Na pewno znajdziesz wiele problemów z każdym autem, które wjedzie ci do garażu. Niestety, przynajmniej na teraz, wszystko jest w twoich rękach. Zobaczmy więc, by rozpocząć naprawę auta, poczekaj, aż klient wyjdzie z pojazdu. Potem wciśnij przycisk na dźwigni. Z tego co pamiętam, bawiłeś się kiedyś w mechanika, więc użyj tych wyostrzonych zmysłów mechanicznych. Zlokalizuj wszystkie zepsute części, zanim weźmiesz się do naprawy, pamiętaj, by wziąć ze sobą odpowiednie narzędzia bądź część zamienną. Pamiętaj, owe części nie pojawiają się znikąd, będziesz musiał zamówić je jak każdy inny produkt. Dotrą do ciebie za pomocą ciężarówki w ten sam sposób jak produkty. Pamiętaj, by wstawić je do garażu, a teraz do boju. Klienci czekają. No dobra, słuchajcie, do boju, jak najbardziej, jak najbardziej. My tutaj na tych klientów czekamy. Dobra, mamy pierwszego klienta w naszym garażu, słuchajcie. Więc idziemy szybciutko tutaj naprawić ten samochód. Dobra, zobaczymy w ogóle jak to działa. Okej, okay. Tutaj mamy ten przycisk. Podnosimy auto. No i teraz dzięki temu, że naciśniemy shift, będziemy widzieć, co jest do naprawy, słuchajcie. Także drzwi, koło i lusterko. No, jak widać, jeszcze mamy tutaj części do dyspozycji jakieś, ale oczywiście, słuchajcie, powinniśmy akurat co do garażu stosować taką zasadę, że zamawiamy wszystko na bieżąco, czyli to, co zużyliśmy, powinniśmy od razu uzupełniać, żeby się później nie okazało, że czegoś nam tutaj brakuje, słuchajcie. Dobra, do drzwi to jest ten chyba pisak, czy rysik, nie wiem jak to nazwać. Tak, to jest do czyszczenia rys, słuchajcie, na drzwiach. Dobra, gdzie jeszcze są te rysy? Ja ich tutaj nie widzę. Dobra, chyba się udało. Dobra, jeszcze lustereczko. Lustereczko do naprawy. Okej. Dobra, no naprawa, słuchajcie, długo trwa. Ależ tutaj od razu jakie zarobki. O nie, słyszę Denisa. Dobra, to już biorę worek i idziemy go przegonić, słuchajcie, żeby nam tutaj nic nie zdążył pomalować. Gdzie on jest? Tam biegnie, o żeś ty. Dawać go szybko. Przeganiamy go, nie ma co tutaj. No, rzuca w nas czymś. Dobra, zdążyliśmy czy nie zdążyliśmy? Zdążyliśmy chyba go przegonić. Dobra, uciekł. Słuchajcie, nie wiem, rzuca w nas jakąś farbą, że blokuje nas tutaj, słuchajcie, dosyć mocno. Dobra, mamy klienta przy kasie. Nie no, słuchajcie, ja naprawdę się nie wyrabiam. No, ale słuchajcie, już naprawdę udało nam się i teraz tak, dostawa, części samochodowe, okej, okay. Dobrze, i teraz tak, zużyliśmy jedno koło, zużyliśmy jeden pisak i zużyliśmy jedno lusterko. Dobra, 175, zobaczcie, nie no, to tutaj nawet sporo tych części może się zmieścić akurat, czyli z tymi produktami spożywczymi jest po prostu największy kłopot. Dobra, opróżnijmy jeszcze tutaj worki. Tu jest czysto. Dobra. To jest w miarę w porządku. No dobra, kochani. Aha, musimy poczekać, aż przyjedzie nasza dostawa części samochodowych. No i słuchajcie, będziemy kończyć ten odcineczek. No bo oczywiście czekamy. Tutaj już mamy, zobaczcie, czwarty dzień. Za chwilę rozpoczniemy piąty dzień na naszej stacji, więc naprawdę idzie nam, słuchajcie, tutaj dosyć to nieźle. Tak,
I niestety to jest ta informacja. Słuchajcie, $626, a my musimy kolejną dostawę zamówić. Dostawa paliwa, proszę bardzo. No, ale już chyba coraz mniej, słuchajcie, płacimy. Także miejmy nadzieję, że im więcej będziemy zarabiali, tym po prostu coraz mniej będziemy płacić za to paliwo. No i teraz oczywiście musimy poczekać na dostawę naszych części. Dobra, lecimy do magazynu. Może uda nam się w międzyczasie coś tutaj jeszcze usprzątnąć. No i zobaczcie, jak szybko tutaj został zniszczony ten róg. No coś nieprawdopodobnego, przecież my to niedawno malowaliśmy. No jeżeli tak się będzie działo, słuchajcie, na całej stacji, no to naprawdę my tutaj, nie wiem, musimy mieć chyba pracownika na stałe do malowania. Dobra, czyżby to już dostawa? Tak jest. Dobra, mamy dostawę naszych części. No, z tym nam powinno pójść szybko, bo my tutaj oczywiście dużo nie zamawialiśmy. Mieliśmy tam wskaźnik naszego magazynu, więc na to trzeba oczywiście zwrócić uwagę. No, dobra, już mamy zawalone trochę te kontenery. Trzeba będzie zaraz pomyśleć o jakimś wywozie. Dobra, co tutaj jeszcze można... Nie, to jest komputer, więc to zostawiamy. Dobra, jakieś tam narzędzia to możemy zostawić. Dobra. Tu już nic więcej nie zrobimy. Dobra, to już zajmiemy się tym, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Także zbiór śmieci ogarniemy sobie następnym razem. Dobrze, tutaj mamy paliwko, uzupełnimy sobie. No naprawdę, na razie, słuchajcie, ciężko. Ciężko z tym zarabianiem pieniążków. Dobra, możemy wystawić nasze produkty. Okej, okay, uzupełnione. Dobra, jeszcze te rysiki. Okej. Dobra. Mamy to zrobione. Dobra, jeszcze tego klienta, słuchajcie, obsłużymy. Zajrzyjmy tylko, może jest jakaś okazyjka. Nie ma, nie ma niestety. Dobra. Tankujemy. Tak jest, no naprawdę, słuchajcie, $60 tutaj doszło, także no mamy dosyć spore zadanie tutaj, jak widzicie, wyzwanie. No musimy przede wszystkim teraz obsługiwać klientów, także słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału w kolejnym odcinku, w odcinku numer 3 z Gas Station Simulator, także dzięki dzisiaj za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej! Dark Owen. Gaming. Work.